Warriors ad heart, gamers by choice. Wojownicy w sercu, gracze z wyboru, tak by się to tłumaczyło na polskie, jednak stwierdziliśmy, że po angielsku po prostu będzie lepiej brzmieć. Kulniejsze będzie, a zatem Polinglish zwycięża po raz kolejny, no ale mamy. Niniejszym witamy Państwa serdecznie, drodzy kochani widowie, którzy wytrwaliście z nami aż do 22:30, nie ma Chailinga. Proszę. Tam jest Chailing! Chailing jest na wizji, czyli, nie ma się co przejmować. Czyli ci, którzy wytrwaliście z nami, zobaczcie, jest to pierwszy półfinał z dwóch, bo w półfinale są, wiecie, dwa mecze. Grałem ze sobą i to jest dobry moment, brawo, żeby przedstawić. Panie profesorze, jak pan profesor ale to wykonsypował. Dziękuję. Ja niestety zasłaniam tego Chailinga, więc muszę go czekać jakoś przelokować, a tu przedstaw graczy. A zatem pozwólcie, że przedstawię graczy Dana, gość, który pokazał klasę, gra bezpieczniej w zerg versus zerg, ale gra bardzo solidnie, troszkę brakowało na dopinanie pewnych akcji, natomiast ostatecznie i tak przemakrował przeciwnika, jego przeciwnikiem będzie natomiast w tym konkretnym matchupie Zazu, znany polski gracz, streamer, którego prawie każdy chce oglądać, dlatego że Zazu jest po prostu cool. Nie wiem czemu, jak to mówisz, mam ochotę powiedzieć tak, jak wiesz, raporty policyjne. Zazuka, znany również jako... Jako bazuka. Jako bazuka. Znany polski gracz StarCrafta. No, ale mamy dwa otwarcia ekspansje. On kastował pentagram. Tak, widziałeś to? Widziałem, to był Uber spell, żeby ta ekspansja szybciej się budowała. Rozumiem, rozumiem. Natomiast już widzimy, że Zazu robi tą ekspansję szybciej. Spawning pool. Ale nie, to Zazu nie, ty odwrotnie mówisz. A, sorry. No, faktycznie, widzisz? A wziom? Kawa jeszcze co? Wziom. A, nie było wziom. Przepraszam, uwaga, 3, 4, wziom. Super, cudownie, pięknie. I znowu gracze postanowili dobrać takie cudowne kolory, chociaż teraz jest ten niebieski, a nie ten ciemnofioletowy. Co i tak z mojego punktu widzenia powoduje, że wszystko jest burę. Super. Czarek jest daltonistą, ale świetnie mówi po polsku, dlatego będziemy i tak dalej kastować. No ale cóż, mamy już spawning pulę, mamy póki co idealny mirror, przy czym Zazu jest zdecydowanie na prowadzeniu, jeśli chodzi o szybkość wykonania tego. No mieliśmy już raz to w TVD, mieliśmy, tak? W którym sprawdzało się, kto szybciej wykonuje. No sorry, grasz matchup taki sam, mirror, no to musisz mieć świadomość, że klikać trzeba szybko. Przy czym, jeśli te dzisiejsze Protoss versus Protoss były wyjątkowo ciekawe. Protoss versus Protoss tutaj bardzo zaskoczyło unikalnością stylu i naprawdę kozackim rozegraniem tego. Nie mieliśmy właśnie wyścigu, kto szybciej postawi ekspansję, albo kto lepiej zmikruje drona, że będzie szła lepszą, efektywniejszą ścieżką, po to, żeby założyć ekspansję. No ale nic. Patrzymy na razie na Zazu, obserwujemy, co Zazu będzie kombinował. Jest Speed Research, mamy coraz więcej robotników. Zazu buduje dosyć dużo przewagi ekonomicznej, ale podobnie robi Dana. Żaden z graczy... Gracze widzą się nawzajem, zatem no, tak naprawdę nie mają potrzeby póki co budowania masy zerlingów, bo to prawda od razu szybko wyjdzie, zatem najpierw będą Queeny. No i Queeny pomogą właśnie budować te zerlingi szybciej, pomogą spawnować więcej larw. Zastanawiam się, czy dojdzie do trzeciej bazy. To jest zawsze ciekawe w ZVZ, bo poprzednio były trzy bazy i była masakra, jeśli chodzi o te mutaliski. No tak, to było tylko w ostatniej grze, bo poprzednio to były wymiany zerlingów, bo te zerlingi się generalnie wymieniły, przebiegły. Jakie tu masz wymiany zerlingów? 2-2, okej, ja sprawdzę ciebie, ty sprawdzisz mnie, spoko. Ale znowu Zazu jest szybciej, sprawdza i już tam coś podgryza. Nie wolno podgryzać między posiłkami. Mówią zasady diety w Polsce, natomiast widzimy, że jest wręcz odwrotnie. Zazu całkiem skutecznie tymi zerglingami skautuje i czyżby zabił dwóch robotników przeciwnika. Dwoma zerglingami. Niezły wynik. Win, co tak się dzieje u przeciwnika? Gdzie są te zerglingi? Tu. Jeden, i są odganiane przez dwa zerlingi, tak. Widzimy, aż trzech robotników łącznie już zabił Zazu swojemu przeciwnikowi, zaczyna wypracowywać sobie po prostu prowadzenie. I mamy właśnie. W poprzednich grach mieliśmy pójście prosto na mutaliski, natomiast tutaj mamy coś innego. Speedlingi. Mamy speedlingi i Zazu zaczyna po prostu budować masowo speedlingi, kiedy jego przeciwnik idzie w roacze. Roacze bez Baning Nesta mogą być troszkę niebezpieczne, ponieważ, no szczerze mówiąc, na zerlingi roacze są fajne, ale dopiero w momencie, kiedy możemy bronić się w czołku. Tutaj na razie tych czołków nie ma aż tak dużo. Co więcej, tutaj będzie dużo bailingów jeszcze zanim roacze dojdą, zatem no. Szczerze mówiąc, Zazu ma szansę wygrać tym pushem tak całą grę. I pstrz. Jest pstryk jeden, pstryk drugi i Queen odgadza drogę, jednak bailing wpada w robotniku. Ale nic nie i wpada za nim, ale zerlingi będą dobijać, tak. No bardzo jest to ładnie. Krwawe, trzeba przyznać, krwawy show. Bailingi dodają dużo damage'u, nie do wszystko dobijają, ale jednak padają na dronki. No Zazu bardzo tak subtelnie, po kawałku no, odgrywa sześć, się, prawda? Odgrywa się, ale zobacz, że mam mniej mimo wszystko.
A, to, Woja, nie to, Woja, tylko o Jezus. 3, a, o 3 Supplaya. Supplaya. Jest, jest, jeszcze myślę po 22. Musisz sobie zrobić larwa injecta. Tak, także mimo wszystko szybkie dana chyba wybudował, podejrzewam, że dronki. Także może ten atak tak nie do końca go zaboli. No, ale, ale zobaczymy, Dana teraz idzie z kontratakiem potężnym, 16 zerglingów i masa roachy, masa, ale to naprawdę masa wojska. Co więcej, te Banelingi, które tu się wylęgają, będą musiały zrezygnować z kariery w Gwiezdnej Flocie i ruszyć do ataku, po prostu uciec. Natomiast Zazu może być teraz w poważnych tarapatach, szczerze mówiąc, chyba nie spodziewał się do końca tego ataku ze strony Dany. Ale też powstają, zobacz, roachy z Banelingami. Pytanie, czy zdążą? No myślę, że zdążą, bo widzę, że tam masę larw stojących, także jakoś potężnego damage'u tutaj nie widzę. Pierwsze ataki, no Roachorem byłby dobrym pomysłem i jest czołki. Czy czołki jest dobrym pomysłem? Nie, nie jest dobrym pomysłem. Nawet robotnicy pomagają w walce, jak nie są armatnie. No i jest wielka rzecz między robotnikami i roachami, jeszcze Queen. Coś tu się wydarza, dzieje się. Dzieje się, jest kwas, jest zabawa. Jest no kwas, i... ale wycofuje się jednak Dana. Bardzo dużą stratą, jeśli dobrze widziałem, robotników Zazu. Zazu jednak dużo tych robotników stracił jako to mięsko armatnie, tylko po to, żeby wyrównać liczbę roachy. Dużo. 20. Dużo. Dużo. A zatem Dana, pomimo tego, że stracił dużo w tym ataku, tak naprawdę zaczyna powoli być na prowadzenie. Jak to wygląda? Dana tak, ma 30 robotników, 33, ale Zazu już doprodukowuje swoich, co znaczy, że zaczął ich doprodukować jeszcze w trakcie ataku, wiedząc, że się obroni. Co jest zawsze bardzo ciekawe do obserwowania. Jest to bardzo fajny patent, no ale zobaczmy, mamy teraz wymianę, czy będzie wet za wet znowu. Tam się jest coś dzieje. Jest layer i podejrzewam, szczerze mówiąc, hydraliski z obu stron. To jest bardzo ciekawa taktyka dla Zerga, są takie, są podwójne gazy. Nie są sądzę, żeby gracze poszli w mutaliski, kiedy oboje mają, prawda, nie, masę roachy. No byłaby taka decyzja, byłaby niebezpieczna, ale jeśli by przetrwał ten moment budowania i produkowania masy krytycznej, to mogłoby zadziałać. Tylko mutaliski, zauważ, odbijają ten cały swój damage i dużo z ich damage'a polega właśnie na tym, że on się odbija. Natomiast roachy, co tak. Odbicie, ich armor by działał, prawda, i co odbicie, tak, by było mniej damage'a i tak... To wtedy nie za dobrze, po prostu nie pyka. No nie pyka, ale nie wiem, czy zauważyłeś, że roczo 7 strzelałem na powietrze, więc można byłoby je kompletnie totalnie olać i zacząć zabijać budynki. To prawda. Tak? No ale wszystko się rozwiąże w najbliższych sekundach. Obserwujemy teraz z oczekiwaniem pasek produkcji, czy będziemy mieli, no mamy na razie rekonstrukcję dla roachy, super, prawda? Atak level plus 1, genialnie. Coraz więcej roachy na razu, ale tak, co? Tego się trochę obawiałem, że będziemy mieli drugi mecz, w którym będą chłopaki się mirrorować w pewnym momencie i tak się właśnie dzieje. No tak jest się pytanie, właśnie dzieje. Pytanie, kto to sprawniej robi. Mam nadzieję, że ten impas zostanie przełamany widowną... Infestation Pit. To też jest ciekawa taktyka i dobra taktyka na... Właśnie, to jest jedna z tych mieszanek, bo Zerg vs. Zerg ma kilka możliwych mieszanek. Można pójść w Infestation Pit, czyli Infestory plus Roachę. Tak. I Infestory zadają dużo damage'a jednostkom opancerzonym, czyli Roachom. I byłby to chyba fajny pomysł w zasadzie, tak? Stąd chyba on to wybudował. Oh yeah! Albo można... Albo można pójść w Roachę plus Hydraliski. Ta armia ma kozacki DPS, no i właśnie, jest ale taka szybko sprzeczna... się squishuje. Jest szybko się squishuje, natomiast to jest właśnie takie zastanowienie, bo to dużo zależy od tego, w jakiej pozycji jesteś, prawda? Ta z infestorami jest bezpieczniejsza, natomiast nie jest powiedziane, że jest ale te infestory też dorwane od tyłu, tak. Po prostu robią bardzo szybko giną, także... No jest to ewidentnie już teraz skill, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ten drugi obierze inną strategię, ale chyba nie. No, infestory mogą nie być na czas, obaj gracze będą... mieć, przepraszam, mnóstwo roachy, przy czym Dana będzie miał roachy więcej, dlatego że produkuje kolejnej wziął trzecią bazę Zazu. Wcale tak dobrze teraz nie wygląda w tym meczu. No nie, ale ma też przewagę chwili. Ta przewaga chwili starczy, bardzo dużo, aż trochę zelingów, trochę roachy. No myślę, że to akurat starcie konkretne wygra, no, ale proszę, czy to nie będzie proszę. Kosztować za dużo. Coraz więcej dochodzi roachy i strzela i żyga kwasem. Chryste panie, dzieje się, wydarza Zazu się. Zazu ma bardzo ładną pozycję, wykorzystał ze Patrz, jak ładnie na przyjęcie to, damage'a. Jak bardzo ładnie cofną te niektóre roachy po to, żeby jeszcze raz je do walki włożyć, no. I nie odpuszcza, agresywnie ciśnie, mimo wszystko. Ten bardzo ładnie rozegrany przez Zazu, samą agresją de facto wygrał to starcie, co więcej tych roachy jest tam więcej i więcej. Chociaż teraz Dana zacznie mieć infestory, tylko martwi mnie trochę, że te infestory pojawią się tutaj. Tak, to może być smutne. Nie? Dwa, no halo, no, aha, bo jest druga armia, to już zastanawiam się, dlaczego nie dobija tego. Nie, dobi. Nie. No zbierają się roachy Dana, Dana musi teraz odciąć jakby... drogę tak, żeby te infestory miały szansę przeżyć, oj, cokolwiek zrobić. I zabolało.
I czy zdąży będzie? Tak, padł Fungal Grow. Piękny. Decydujący Fungal Grow w tym starciu. Dana ma szansę, chyba że tak jest. Reinforcementów jest po prostu za dużo. Natomiast kolejny Fungal Grow. Bardzo ładnie Dana jakim cudem wychodzi z tego, chociaż Zazu ma genialne mikro. Burrow swoich growczy co chwila i właściwie samym czystym skillem wychodzi z tego starcia jakoś. Chociaż to Dana jednak ostatecznie w jakiś sposób magicznie... Nie, no to była po prostu wygrana wet za wet, muszę przyznać, to było mordobicie pełną gębą. No te inwestory teraz są bardzo dużym atutem w talii dane i zaraz będziemy się nagle nastykować, żeby coś wyprodukować, bo już wie, że Mason Roachy nie ugra. Tylko te inwestory już nie mają energii na no nie mają, no ale zaraz będą miały, a przecież ta masa Roachy... O, proszę bardzo, mamy wejście przez ramkę fokusowane, nie ważne już teraz nawet co, wszystko będzie padać jedno po drugim, ale patrz, teraz to Dana roślina, zauważcie, Dana jest znacznie lepiej, jeśli chodzi o supply ulokowany i roślina, armię Zazu, no chłopaki szczerze wam powiem. A patrz, ukrywa tam ekspansję, nie wiem dlaczego się akurat chował we własnej ekspansji, to mogło nie być najfajniejsze, no bo ją zdradził. Znaczy jej pozycji, nie to jest. No tak, tak. Ale ekspansja jak kobieta nie przebacza. Nie przebacza, także zobaczmy, będzie chyba bitka na rampie, nie będzie cały czas udawał do samego końca, że tam bazy nie ma. Nie ma mnie, już tam tam imię nie ma. Zamknąłem oczy, ale dochodzi. This is not the base you are looking for. No tak to wygląda, no poszedł sobie w ogóle w cholerę, nie kontrolował okay. Tego ataku. Dobra. Natomiast inwestory mają już energię, myślę, że to jest to, na co czekał Dana. Co więcej, zauważ, jest 163 do 129 w supply. Dana prowadzi kozacko w tym momencie, te inwestory, szczerze mówiąc, bardzo mu się przydadzą. No, no i będzie wychodzi coraz starcie. Więcej, tak, tych, ale cały czas tylko i wyłącznie. Roachy idą zjeść ekspansję Zazu. Słuszna decyzja, to zawsze jest mile tak zrobić. No ale teraz jest moment, żeby zrobić sandwicha. I tak to wygląda, zobacz, w górę do Roachy wchodzą obu stron. I teraz ci inwestory staną targetowane bardzo ładnie. Jeden inwestor targetowany zjechał, drugi inwestor targetowany zjechał. Nie zdążył i w ogóle użyć. Inwestory giną kilkoma tak naprawdę kosztem kilku Roachy. Samą natomiast... przewagą liczbową Dana rozmiata Zazu i myślę, że to jest już GG w tym momencie. Nie wiem, co Zazu musiałby wymyślić, żeby Dana w tym miał przegrać. Chwila, wielkie starcie, Dana wciska się tam na siłę, jednak Zazu jest po prostu otoczony, pomimo tego, że część jednostek Dany nie strzela. I tak, Zazu może mieć problem, dlatego że Dana ma zdecydującą przewagę liczebną. Co więcej, ma coraz więcej jednostek w drodze, a dla Zazu po prostu wszystko się kończy. Kwas roztapia pancerz Roachy w tempie po prostu ekspresowym i Zazu mówi GG i wychodzi w ten sposób. Dana wygrywa 1-0 na razie, czekamy na kolejny mecz. Ale wyżegane zwycięstwo bym powiedział, że cały mecz po prostu jedno wielkie żeganie kwasem. No poniekąd tak było. Tak było przez cały ten mecz. Inwestory zdecydowały tutaj o wygranej. Ale... Mimo tego, że Zazu naprawdę lepiej timował na początku, lepiej budował bazę i szybciej, lepiej i fajniej. I to jednak te inwestory były dobrą decyzją. Jakościową zmianą w tej grze, jakościowa zmiana makrogame. Która spowodowała metagame, chciałem powiedzieć. I to jest już półfinał pierwszy, prawda? Jak tam wygląda tak, bracket? To jest pierwszy półfinał, no bracket wygląda taki... Mamy Dane, który walczy teraz z Zazu, tak, natomiast Król potem... będzie z Damienem grał. I my komentujemy teraz Dane z Zazu. Gdzie jest Damien? Czy przestaliśmy nagrywać, czy nagrywamy dalej, jak się z innymi komunikujemy? A tak, nagrywamy dalej. No cóż, widzowie na YouTubie. Zobaczycie, jak wygląda. Chiling was kocha. Pa. Pa, pa. Miejmy akcentem, kończymy to nagranie.